Trudno oprzeć się wrażeniu. Komunikacyjnie sprawa leży. Absolutnie inaczej się tego nie da nazwać. Na początku 2022. Prawa i Sprawiedliwości, kiedy wypowiadam słowa Polski Ład, to mówią, niech pani tego nie mówi, proszę pani. To były takie w sumie miłe, złego początki, bo wydawało się, że ten rok upłynie nam mimo wszystko pod znakiem przepychanek w polskiej polityce, wewnętrznymi problemami będziemy żyć, no ale to nie potrwało długo, bo przyszedł ten nieszczęsny 24 lutego i obudziliśmy się w zupełnie innej rzeczywistości. To jest prawda i nam się na przykład wydaje, że to opozycja ogłasza koniec PiSu, ale tam wewnątrz tego PiSu też jest takie przekonanie i przodrze, że też takie było paradoksalnie. Przecież to był ogromny kryzys wtedy też wokół Mateusza Morawieckiego. Pamiętasz tę milionową nagrodę, która miała być przyznana dla tego, kto jakby... Ktokolwiek wskaże sprawcę.